Proceduralnie Brexit jest coraz bliżej z tego względu, że rządowi w Wielkiej Brytanii udało się przejść z procedurą przez parlament i dzięki temu można było uruchomić tzw. artykuł 50, rozpoczynający procedurę wyjścia właśnie z Unii Europejskiej. Także dla rynków jest to jasny przekaz, że tutaj rząd brytyjski jest zdeterminowany, aby nie było opóźnień. W negocjacjach i aby te negocjacje rozpoczęły się jak najszybciej. Teoretycznie ten proces powinien trwać dwa lata. Czyli tutaj mamy zgodność z zapowiedziami brytyjskiego rządu jeszcze z jesieni ubiegłego roku, że ten artykuł właśnie. Na wiosnę 2017 zostanie uruchomiony i że faktycznie brytyjski rząd nie będzie chciał tutaj przedłużać. Jak na razie faktycznie zdaje się, że, że udaje im się trzymać wyznaczonej ścieżki, jeśli chodzi właśnie o, o, o czas, w którym brytyjski rząd chciałby brexit zrealizować. Wiadomo, że przedłużająca się niepewność co do tego, kiedy ten brexit się wydarzy, na jakich warunkach. Nie służy brytyjskiej gospodarce i to było widać już w danych. Z początku 2017 roku. Taki, można powiedzieć, pozytywny obraz brytyjskiej gospodarki, który zarysował się w drugiej połowie 2016, kiedy po tym pierwszym szoku i biznes, w zasadzie i gospodarstwa domowe wykazały się sporą, sporą dawką zimnej krwi. Tak teraz widzimy jednak powoli, powoli, że pewien, pewien niepokój się wkrada. Tak? No bo wiadomo, że Firmy, które muszą planować swój, swój biznes, będą podchodziły ostrożniej do, do projektów inwestycyjnych, jeśli nie wiedzą, w jakich uwarunkowaniach przyjdzie im działać za 2-3-4 lata. Także na pewno taka niepewność gospodarcza to jest duże wyzwanie dla Wielkiej Brytanii na najbliższe lata. No i z drugiej strony polityka. W ramach tego, co się będzie działo w tych negocjacjach, będzie nadal miała duży wpływ na, na funta. Co ciekawe, brytyjska waluta odbijała w ostatnim czasie. Po sporej wyprzedaży na początku marca fund wydaje się być trochę na fali i, i odrabiać straty, ale moim zdaniem tutaj czeka nas okres dużych wahań w obydwie strony. Fund jest wyprzedany, fund jest tani, ale jednocześnie jeśli, o ile nie zobaczymy sygnałów z gospodarki sugerujących, że biznes zaczął Pozytywnie podchodzić do tego procesu i jakby no, nie wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi, że konsumenci gdzieś tam nie e, są bardziej ostrożni. E, o ile nie zobaczymy takiej właśnie wyraźnej poprawy w danych, to tutaj też trzeba podchodzić do, do tych perspektyw funta mocno ostrożnie, bo po prostu jeden tydzień może być bardzo dobry, a drugi tydzień może być koszmarny.